Cześć, witam wszystkich, dzień z Kamil z tej strony i dzisiaj rozpoczniemy szkolenie, materiały na temat motywacji. Będzie troszkę wiedzy, będzie troszkę ćwiczeń dla Was. Materiał będzie podzielony na 5 lekcji, więc po kolei zaczynamy. Czym ogółem i po co nam motywacja? Słowo motywacja składa się z dwóch części. Motyw i akcja. Aby podjąć działanie, akcję, trzeba mieć do tego odpowiedni motyw. Motywacja jest bardzo ważnym czynnikiem, od którego bardzo często zależy nasz sukces. Motywacja pochodzi z łacińskiego słowa movere, co oznacza sprawić w ruch, popychać. Teraz przedstawię Wam motywację i jakie mogą być motywy, które mają nas popychać czy popychają nas w jakimś kierunku. Zobaczcie na ten slajd. Mamy ogólne zjawisko motywacji. Pierwsze co, to motywy organiczne. I co zaliczamy do motywów organicznych? To jest motyw ochronny, unikanie zimna i bólu, tak? Czyli za każdym razem, jak jest zimno, to się ubieramy, wiadomo. To jest najprostsze, co może być, to chyba niepotrzebne są przykłady, jak są przed bólem też, tak? Coś jest ostrego, coś, no właśnie, coś jest zbyt zimne. Jakakolwiek ochrona. Mamy motywację, żeby się przed tym chronić. Widzicie, nie myślicie o tym, a samoczynnie jest to w Was zapisane, czy samoczynnie idziecie w tym kierunku, aby właśnie się przed tym ochronić. Kolejnym motywem jest głód. Co trzeba zrobić? Po prostu zjeść. Jeżeli jesteśmy mega głodni, myślimy o jedzeniu. Nie możemy się skupić na niczym innym. Widzicie, głód pcha nas w kierunku, żebyśmy wykonali jakieś działanie, czy w momencie je zjedli. To jest nasz cel. Kolejne jest pragnienie, tak? Czyli to też się gdzieś tutaj jest pomiędzy. Widzicie, niektóre jakby czynniki mogą się łączyć, co znowu powinno potęgować naszą motywację do działania, aby to zrealizować. Bo wszystkie trzy możemy połączyć. Jeżeli jesteśmy głodni, już wyczerpani, zmęczeni, to jest pragnienie chęci zjedzenia czegokolwiek, co ma nas ochronić przed tym, żeby po prostu normalnie funkcjonować. Nawet od tego zaczniemy, tak? I jest wiele innych. Czyli tutaj na przykład wydzielające, jak oddech, potrzeby naturalne, matczynne, czy seks. Jest jeszcze drugi, czy kolejny motyw. Jest to motyw emocjonalny. I tutaj jest to agresja czy lęk. To są takie motywy, które najczęściej pchają nas w jakimś kierunku. I też motywy, nad którymi nie zawsze potrafimy zapanować, a powinniśmy się tego uczyć. Kolejnym motywem jest motyw socjalny. Tu chodzi o kontakt, władza, panowanie, tak? Czyli przy kontakcie to chodzi o właśnie jakby kontakt z drugim człowiekiem, o relacje z drugim człowiekiem, o potrzebę rozmowy. To jest na przykład lęk przed samotnością. No i satysfakcja, czyli motyw, który idzie w kierunku, żebyśmy byli szczęśliwi. Patrzcie, jak wiele już z tych czynników, przykładów, które zobaczyliście, tak naprawdę towarzyszy Wam na co dzień. Kolejny motyw to motyw aktywnościowy. Są to doznania, przeżycie czegoś, stworzenie czegoś, czy ciekawość. Wszystkie się znowu łączą. Wszystkie można połączyć z resztą. I tutaj doznanie, przeżycie, nie wiem, dla jednych skok na bungee, innym skok spadochronu. Rozumiecie, adrenalina. Stworzenie czegoś, czyli jesteśmy kreatorami czegoś i to nas też motywuje, że możemy być pionierami. To też daje nam działanie. W tym wypadku tacy ludzie są mega odporni na hejt, bo to hejt zabija większość pomysłów, a ci, co właśnie najmniej się nim przyjmują, potrafią zrobić najwięcej, być pionierami i potem są już wyniesieni na piedestał i wszyscy ich chwalą, nawet wcześniejsi hejterzy. Idźmy dalej. Hamilton Holt powiedział takie ciekawe słowa. Nic wartościowego nie przychodzi łatwo. Praca, ciężka praca i tylko praca jest jedyną drogą, aby osiągnąć rezultaty, które będą trwać. Dzięki temu doganiasz szczęście. Więc nie ma czegoś takiego, że coś zrobi się samo. Że osiągniemy coś, nie angażując się w coś, tak? I tu mega też przykładem jest, a propos w ogóle motywacji w działaniu, dochodzeniu do celu, jest jak z autem na drodze. Wiadomo, że jak mamy paliwo, to jest nasza motywacja, to dłużej zajedziemy, dalej zajedziemy. Jak będziemy utrzymywać też te spalanie na średnim poziomie, choć może to już się nie bawmy w mniejsze, większe spalanie, ale chodzi o to, że jak się paliwo w baku skończy, to nie pojedziemy. I tak jest właśnie z naszym działaniem. To jest właśnie dlatego nasza motywacja, po to porównamy. Bo bez paliwa w baku nie pojedziemy. Wtedy stoimy w miejscu. Jeżeli gdzieś się śpieszyliśmy, czy gdzieś chcieliśmy dojechać, to chcieliśmy osiągnąć jakiś cel. Właśnie w tym momencie wszystko jest przeciwko nam i niestety, pierwsze co, to musimy
znowu nabrać motywacji, chęci do działania. I patrzcie, tutaj szukacie stacji, szukacie możliwości, żeby chociaż, nie wiem, baniak z 5 litrami paliwa tylko po to, żeby dojechać do stacji, na nowo się załadować i jechać dalej. Czemu nie patrzycie tak, jak tracicie motywację? Stoicie w miejscu, rezygnujecie. Jeżeli jedziecie na wakacje autem, rezygnujecie w połowie trasy tylko dlatego, że wam brakło paliwa nawet na autostradzie. Jesteście naprawdę tragicznej sytuacji. Na autostradzie obecnej A1 przed Trójmiastem rzadko są stacje. Nagle wam brakuje paliwa. Poddajecie się? Wracacie? Nie, kombinujecie co zrobić, żeby mimo wszystko skombinować, tak jak powiedziałem, baniak chociaż z 5-litrówki, po to, żeby dojechać do celu, spędzić te wakacje i wrócić już normalnie. I co najlepsze, drodzy powrotni, już będziecie myśleć, że może wam braknąć paliwa. Będziecie bardziej spostrzegawczy, jak będziecie mijać stację, kiedy na nią wjechać. Jak się zatankować. Więc to też czegoś uczy. I broń Boże, nie ma tu mowy o poddaniu. Chyba, że będziemy mieli perpetuum mobile. Perpetuum mobile to jest coś, co chodzi cały czas, tak? Jest ciągle w ruchu. Raz wprowadzone w ruch, jest cały czas, tak? Więc idąc w tym kierunku, my też mamy takie narzędzia, dzięki którym możemy być cały czas w ruchu. Nie myśląc o tym. Są to nawyki. Więc jeżeli coś jest naszym nawykiem, wykonujemy to już bez motywacji, czasami nawet, nie chcę użyć słowa bezmyślnie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu wtedy wykonujemy jakąś czynność, nie angażujemy się aż jakoś mega w nią, a po prostu już o tym nie myślimy. Jak wynika z wielu badań a propos nawyków, żeby coś stało się nawykiem, jeżeli chcemy coś robić bez motywowania się, wystarczy, abyśmy przez 3 tygodnie, dzień w dzień, postarajmy się w tych samych godzinach, taką samą ilość czasu poświęcić na daną czynność, nie wiem, niech to będzie nauka języka obcego, czy cokolwiek innego, to wtedy stanie się to nawykiem i bez motywowania się będziemy wykonywać to codziennie. Jak wejście na Facebooka, czy wejście w skrzynkę e-mailową i odebranie maili, bo tu nikt z nas się nie motywuje, żeby to zrobić. Robicie to odruchowo i robicie to często, w ciągu dnia. I teraz spójrzcie na to. Są różne odmiany motywacji. Pierwsza to jest dążenie do celu. Druga natomiast jest to nagroda pieniężna. To są dwie przyczyny, które motywują nas do działania. Jedni po prostu chcą osiągnąć cel. Nieważne, czy zostaną za to wynagrodzeni. Po prostu, jeżeli się coś postanowią, to dążą do tego, idą w tym kierunku. Inni natomiast nie patrzą na to, że powiedzmy coś jeszcze nie zostało zdobyte, coś jeszcze zostało odkryte. Nie będą jarali się tym, że są tu pierwsi. Liczy się to, że jak będą tam pierwsi, to będą mieli fame, sławę, masę pieniędzy i to, że ktoś na przykład wyznaczy jakąś nagrodę za osiągnięcie tego celu. Zawsze jest motywacja albo w tą stronę, albo w tą stronę. Fajnie, jak to się łączy. Fajnie, jeżeli sami potrafimy to połączyć. Tylko musimy wziąć pod uwagę pewien jeden mały wykres, który właśnie wam przedstawię. Jest to wykres procesu kontrolowanego, czyli dynamika motywacji. I spójrzcie na to. Macie taki wykres. Startujemy, macie tu poziomy. To jest poziom w górę, tutaj od 0 do 30. A powiedzmy tutaj od 1 do 7 to jest czas. I teraz 1-2 to jest gwałtowny wzrost motywacji i rozpoczęcie działań. Tak jak to widzicie, jest up do góry. To jest zazwyczaj, jak się czymś podjaramy, podniecimy się czymś na początek i zobaczymy, wow, tam będzie mega, będzie to zajebiste. Muszę to mieć. To jest ta motywacja osiągnięcia celu, czy tam wynagrodzenia pieniężnego, ale od razu mamy up w górę. Jesteśmy mega zmotywowani do działania. Potem 2-3 to jest utrzymanie stanu wysokiej motywacji i efektywności działań. 2-3, widzicie? Tylko taki okres czasu, bo większość z nas się podłamuje. Czas na dole nie będzie w tygodniu. Pierwszy tydzień jesteśmy mega podjarani. Drugi, trzeci, dalej by to się utrzymuje. Wow, będzie zajebiście, będzie mega. I teraz 3-4 tygodnia, patrzcie, co się dzieje. Jest niezauważalny spadek motywacji i efektywności. Coś wam zaczyna nie wychodzić. Wy nie wiecie dlaczego. Zastanawiacie się, co mogło być powodem. Dlaczego tak się stało? Ale motywacja wasza spada i przez to też efektywność waszych działań. Tylko co wtedy się dzieje? To jest jeszcze gorzej, bo 4-5 to jest zauważony spadek motywacji i efektywności działań. To już wiecie, że już tu łamiecie, że to nie jest dla was, że to wam nie wyszło, że jednak to było tylko chwilowe zainteresowanie, że nie będziecie tego robić, nie chcecie tego robić, bo spadła wam całkowicie efektywność. Najpierw, bo to motywacja, bo wy przejęliście się tym, że nie ma rezultatów. Choć to jest 5 tydzień, zbyt szybkie poddanie się, czy po prostu braku paliwa, wy nie wiecie, gdzie je zatankować. Więc 5-6 to jest próba powrotu do poprzedniej, korzystnej sytuacji. I to robi niewiele. To jest wtedy, jeżeli macie obok siebie osobę i mówicie, słuchaj, wiesz, robiłem to czy tamto, ale nie wychodzi mi, chyba rezygnuję. Ktoś z boku was wtedy wspiera na duchu. I mówicie, kurde, wiesz co, no, może masz rację, jeszcze spróbuję. I jest to tylko
chwilowy wzrost, bo wy tak naprawdę nie wierzycie. To osoba z boku podjęła za was decyzję, że wy dalej będziecie jeszcze chcieć to robić. I tak naprawdę ruszyło coś, ale zaraz wam znowu brakło motywacji i całkowicie 6-7 to jest wygaśnięcie motywacji, zaniechanie działań, rezygnujecie. W tak zaledwie krótkim czasie, jak przedstawionym wykresie w ciągu 7 tygodni, nasze działania jakiekolwiek, w czymkolwiek, nie odnoszą się tu do niczego, spada z podniecenia chwilowego do kompletnego zera. Jesteście w tym samym miejscu co 7 tygodni wcześniej. Warto sobie zadać pytanie, jaki jest motyw, czyli co jest powodem robienia czegoś. Motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi na ludzi, by zachowywali się oni w określony sposób. Więc psychologowie wymieniają 3 składniki motywacji. Kierunek, co stara się zrobić dana osoba, wysiłek, jak bardzo się stara i wytrwałość, jak długo się stara. Oprócz motywacji do realizacji celów potrzebna jest silna wola. I to ona tutaj odgrywa najistotniejszą rolę i główną rolę. Bo widzieliście tutaj proces dynamiki motywacji, no może opaść, ale jeżeli wasza silna wola będzie silniejsza od tego i będzie was powstrzymywała przed tym, abyście uniknęli pokus z boku, żeby odejść od tego działania, które teraz robicie, wykonujecie, to tylko i wyłącznie nasza silna wola i przeciwstawienie się tym wszystkim złym rzeczom, które nas od tego odciągają, pozwoli nam z tym wygrać, wytrwać i osiągnąć cel. Po co potrzebujemy motywacji? To też jest ważne pytanie. Motywacji potrzebujemy do wykonania czynności, które nie są dla nas przyjemnością. Jeżeli coś robimy z przyjemnością, nie przyda nam motywacji, nie mamy tych załamań. Robimy po prostu swoje, idziemy po swoje. Jeżeli coś nie jest dla nas przyjemnością, i wykonujemy coś, bo musimy, to niestety, ale nawet 7 tygodni tutaj w procesie dynamiki to jest za dużo i szybciej zrezygnujecie i szybciej opuścicie. Musicie przede wszystkim zmotywować się do tego i żyć tym, co chcecie robić. Do czego chcecie dojść, co chcecie osiągnąć. Musi to dla was stać się przyjemnością i nawykiem, a wtedy nic was już nie pokona, abyście doszli na szczyt. Co trzeba robić, żeby ciągle się motywować? Jakie działania podejmować? Też już była o tym mowa. Trzeba sobie wyobrazić osiągnięty cel. Co będzie, jak ten cel osiągniecie? Co sami dla siebie zrobicie? Jak będziecie siebie szanować? Nie to, co powiedzą inni. To, że ty wytrwasz, to, że ty doszedłeś, to, że ty przeszedłeś tą ścieżkę. Jeżeli będzie jakieś wynagrodzenie z tym związane, też sobie to wyobrażaj. I skup się na tym celu. Zobacz, gdzie on jest i po prostu za nim podążaj. Nie po trupach, nie na hura, nie wyścig szczurów, tylko po prostu idź. Może mogą to być małe kroczki, ale pamiętaj, że horyzont to jest tylko perspektywa, którą widzisz w danej chwili. To jest najodleglejszy punkt dla ciebie widoczny, gdzie zlewa się niebo z ziemią, tak? Ale ty tam możesz dojść, dojechać, dolecieć i wtedy to już nie jest horyzont. To jest miejsce, które ty osiągnąłeś, do którego ty dotarłeś. Na tym zakończmy pierwszą lekcję, pierwsze warsztaty z motywacji.